Cześć, z tej strony Łukasz Raruch, Profi Fitness School. Dziś powiemy sobie o metodzie ekscentrycznej. Ekscentryka jest to jedna z faz opuszczania ciężaru, kiedy mięsień się wydłuża, a w tym momencie włókna mięśniowe się niszczą i w tym momencie dostajemy o wiele większy bodziec. Dziś powiemy sobie właśnie o tym w tym odcinku. A więc dziś powiemy sobie o metodzie ekscentrycznej. Metoda ekscentryczna polega na tym, że kiedy opuszczamy ciężar, wydłużamy przyczepy mięśniowe, co automatycznie powoduje, że mięsień się rozciąga w napięciu. Powoduje to większe uszkodzenia mięśniowe i powoduje w konsekwencji w późniejszym czasie bodziec, lepszy bodziec do wzrostu mięśniowego i do wzrostu siły. W ekscentryce jesteśmy w stanie podnieść większy ciężar, jesteśmy w stanie opuścić większy ciężar niż podnieść, co w konsekwencji oznacza tylko tyle, że mamy 1,5 razy prawie więcej możliwości opuszczenia ciężaru większego niż go podniesienia. W tym momencie, kiedy używamy metody ekscentrycznej, powodujemy przeciążenie włókien mięśniowych, automatycznie włókna szybko-kurczliwe, które mają większy potencjał do wzrostu, lepiej się aktywują, a my dostaniemy większy bodziec do wzrostu siły i do wzrostu masy mięśniowej. Dziś powiemy sobie o jednej z wariacji wykorzystania metody ekscentrycznej. Połączymy sobie dwa ćwiczenia. Połączymy rozpiętki razem z wyciskaniem, ponieważ rozpiętki jest to ćwiczenie, w którym raczej będziemy operować mniejszymi ciężarami. Jesteśmy w stanie operować mniejszymi ciężarami, co automatycznie spowoduje, jeżeli użyjemy większego ciężaru, to nie będziemy w stanie wykonać fazy koncentrycznej. Natomiast jeżeli połączymy to i weźmiemy fazę ekscentryczną z rozpiętek, czyli opuścimy powoli ciężar na 5 sekund, zbudzujemy dany mięsień, przejdziemy sobie fazę koncentryczną już do wyciskania, w ten sposób na wyciśnięciu nie będzie to wcale tak męczące. Tego ciężaru nie byłbym w stanie opuścić i podnieść na rozpiętki, ale samo opuszczanie jestem w stanie wykonać bardzo powoli. Opuszczam na 3 do 5 sekund. W tym momencie, kiedy czuję rozciągnięcie, nie jestem w stanie już podnieść, przechodzę w fazę wyciśnięcia. Tutaj już nie ma tego problemu i znowu przechodzę w fazę ekscentryczną. Powoli opuszczam, rozciągam mięsień w napięciu i znów przechodzę w fazę koncentryczną. Powoli opuszczam, rozciągam klatkę piersiową w napięciu, przytrzymuję chwilę, przechodzę do wyciśnięcia na wąsko, co automatycznie nie sprawia już mi tyle trudności, co ekscentryczny i koncentryczny powrót. Powoli przechodzę do rozciągnięcia, przytrzymuję chwilę. Dzięki tej metodzie jestem w stanie użyć większego ciężaru do zbodźcowania i pobudzenia piersiowego większego do pracy, co automatycznie spowoduje, że będę miał lepsze efekty, lepszy wzrost siły i masy mięśniowej. Spróbuj wykonać tą wariację tego ćwiczenia, a zobaczysz, jak daje popalić. Widzimy się w kolejnym odcinku. Łukasz Raruch, Profi Fitness School. Cześć! Zapraszamy na szkolenia w całej Polsce. profifitness.com.pl